Mężczyzna zatrzymany przez bolesławieckich policjantów odpowie za kradzież z włamaniem do samochodu na terenie Niemiec, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz spowodowanie i ucieczkę z miejsca wypadku drogowego. Mężczyzna 9 lutego dokonał kradzieży z włamaniem samochodu osobowego o wartości 250 tysięcy złotych. Następnie, jadąc skradzionym pojazdem, nie zatrzymał się do kontroli drogowej funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. 27-latek, uciekając przed policjantami, nie ustąpił pierwszeństwa innemu pojazdowi i zderzył się z nim. W wyniku wypadku zostały ranne dwie osoby podróżujące samochodem osobowym marki Subaru. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zabezpieczyli pojazd pochodzący z przestępstwa. Bolesławieccy policjanci ustalili tożsamość poszukiwanego. 27-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego usłyszał trzy zarzuty. Kradzież z włamaniem pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie i ucieczka z miejsca poważnego w skutkach wypadku drogowego. Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.